Cześć, witam was wszystkich. Wczoraj było o Dudzie na wesoło. No dzisiaj pociągnę temat tego naszego rezydenta, ale już może nie do końca aż tak na wesoło. Zacznę może od tego, że jak pewnie wiecie, odbyło się Zgromadzenie Narodowe Posłów i Senatorów z okazji 23. rocznicy przystąpienia Polski do NATO. I pewnie pomyślicie, co to ma wspólnego z nowym Dudą. I tutaj już się śpieszę wam wyjaśnić. Dokładnie podczas przemówienia Andrzeja Dudy, który brzmiał w Sejmie jak, można powiedzieć, nowy Andrzej Duda. Jego orędzie przed Zgromadzeniem Narodowym w związku właśnie z 23. rocznicą wejścia Polski do NATO, o dziwo oklaskiwano ponad podziałami. I chodziło nie tylko o wydźwięk międzynarodowy i wezwanie do zatrzymania zła na Ukrainie, ale też wątki krajowe. Duda podkreślił, że dla Polski równie ważna jest obecność w NATO, jak i w Unii Europejskiej. Jak stwierdził, to fundamenty naszego bezpieczeństwa to polska racja stanu. Tak mówił wczoraj. No, ale jakby tego było mało, powiem wam, że to słuchałem, słyszałem i nie dowierzałem, ale Duda dziękował między innymi Lechowi Wałęsie, Aleksandrowi Kwaśniewskiemu za wprowadzenie Polski do sojuszu. To mówił wczoraj, a co mówił parę lat temu, czy całkiem niedawno, gdy flagi Unii zostały powyprowadzane z polskich gabinetów politycznych. Posłuchajcie sami. Tutaj wspólnota europejska, wspólnotowe wartości, to jest baju, baju dla frajerów. To jest dla naiwnych tylko. Dla tych, których właśnie chcą ogłupić. W wyimaginowanej wspólnocie, z której dla nas niewiele wynika. No, to tyle, co Duda kiedyś. Za chwilę puszczę taki króciutki fragmencik, co Duda mówił teraz. Powiem wam tak, nie wierzę za grosz ani Dudzie, ani pisowcom. Duda i pisowcy, zresztą Duda też pisowiec, kojarzą mi się z takim brutalnym, agresywnym mężem alkoholikiem, który dzień w dzień napierdziela swoją żonę, przepija wszystkie pieniądze, a raz na jakiś czas przyjdzie z kwiatkami, powie, że już tego robić nie będzie, że już będzie cudownie i że ją bardzo kocha. I z takim właśnie gościem kojarzy mi się PiS. Co do PiSu, bo Dudzie nie chce się za bardzo rozwodzić, jeszcze mam parę słów, ale to za chwilę. Teraz wam wrzucę ten właśnie króciusieńki fragment, wycinek, uryweczek z tego, co Duda mówił na tym zgromadzeniu. I porównajcie sobie to, co mówił parę lat temu i to, co mówi dzisiaj. No, albo kłamał wtedy, albo kłamie teraz. Albo po prostu mówi pod publiczkę to, co akurat w danym momencie pasuje. Wybierzcie sobie sami. Dla Polski równie ważna jest obecność w NATO, jak i w Unii Europejskiej. To fundamenty naszego bezpieczeństwa. To polska racja stanu. Powiem wam tak, jak patrzę na głównie, na Dudę, no ogółem pisowców, ale temat główniejszy Dudy jest, powiedzmy, dzisiaj. I tak powiem wam, gdy patrzę, widzę te miny, gdy słyszę tę jego modulację głosu, gdy słyszę te pełne dramatyzmu pauzy w oczekiwaniu na brawa, które często się nie rozlegają, mam, można powiedzieć, jedno słowo. Po prostu błazenada.
Duda ogółem no, nie jest jako takim idiotą, że tak powiem. Rozumie, co znaczą owacje na stojąco, no, na przykład dla prezesa Trybunału Konstytucyjnego i mizerne oklaski, które musiał wspomagać prowadzący dla niego samego. Nieraz tak było przecież na tych spotkaniach z wyborcami, że zachęcali, żeby Dudę oklaskiwali, gdy ten przerwał i czekał na te oklaski. Słyszę, jakim określeniem witają go suwereni, no nieraz na wiecach mogliśmy to słyszeć, marionetka, konstytucja i tak dalej. I mówię tu suwereni, bo tak, obywatele to są suwereni, jakby na to nie patrzeć. I to w różnych miastach Polski. Ale powiem tak, to jednak nie jest człowiek szczególnie, że tak powiem, odgrodzony od świata armią wasali, pochlebców, sługusów. Domyślacie się, kogo tu mam na myśli. Tak, o tego naszego nadprezesa, naczelnika państwa, no jak go zwał, tak go zwał. No bo ten gość jest bardziej chroniony niż sam prezydent, ma więcej tych klakierów, pochlebców, sługusów, którzy mówią mu wyłącznie to, co on chce usłyszeć. Duda wie i generalnie niech wie, że nie można pozwolić mu generalnie zapomnieć o tym, co ludzie o nim mówią, co o nim myślą. I mówię tu o wszystkich Polakach, nie tylko o fanatykach PiSu. A te coraz bardziej, że tak powiem, błazeńskie miny czy nerwowe powtarzanie jakiegoś słowa muszą pokrywać permanentny stres Dudy. Generalnie miało być pięknie, a okazało się, że prezydentura to nie jest tylko przemawianie do swoich zwolenników o dojnej zmianie i łaskawie kiwnięcie głową, gdy się od nich otrzymuje brawa. Zresztą nieraz to można było tak naprawdę zauważyć. Tak naprawdę prezydentura to nie jest tylko wizytowanie kościołów, uczestnictwo w uroczystościach religijnych. Prezydentura, bynajmniej taka nie była, prezydentura to nie jest uświetnianie swoją osobą obecności na gali brukowców, pisowskich oczywiście, a na przykład, nie wiem, czy o tym słyszeliście, nieobecność na koncercie w Filharmonii, gdzie łaskawie przysyła liścik do przeczytania, bo nie miał czasu pójść do Filharmonii, ale miał czas pójść do pisowskiego brukowca. Pewnie też większość z was pamięta znamienne słowa Dudy, że Andrzej Duda, jak on to tutaj cytuje, Andrzej Duda jest prezydentem wszystkich Polaków. Zrobię wszystko, by podziałów nie było. No, tak mówił. No a jak jest naprawdę? Tak naprawdę, i to o tym się chyba przekonał już każdy, kto potrafi patrzeć na oczy, nie tylko patrzeć, ale patrzeć i myśleć, to w rzeczywistości Duda jest prezydentem figurantem, marionetką posłusznego i bezwolne, takie posłuszne, bezwolne narzędzie do podpisywania tego, co mu się wskaże, co Jarosław Kaczyński sobie zażyczy. De facto nie mamy tak naprawdę prezydenta. Mamy bardzo słabego aktora, który odgrywa żenujące monodramy, kompromitując nie tylko ten zaszczytny urząd i nie tylko siebie, ale przede wszystkim całą Polskę.
skalę tej żenady tak naprawdę krótko opisać w kilku słowach. Bo tak naprawdę Polska, no oczywiście nie dla pisowców, no ale ja mówię o wszystkich normalnych ludziach. Polska nie składa się wyłącznie z tych osób, do których przemawia Duda i o którym mówię. Nie składa się wyłącznie z elektoratu partii miłościwie panującego nad naczelnika. Choć z pewnością pisowcom by to najbardziej pasowało, by ten kieszonkowy dyktator rządził wszystkim bez żadnych ograniczeń. Mało tego, demokracja nie oznacza, że można słuchać i liczyć się tylko ze swoimi wyborcami, a resztę lekceważąc, lżąc, poniżając. Jeśli partii rządzącej wydaje się, że zrobi z nami porządek, że ludzie wystraszą się zakazu na przykład demonstrowania, że nie wiem, będą obawiać się mówić głośno to, co myślą w obawie przed represjami, że ludzie pogodzą się na przykład ze dalszym niszczeniem Trybunału Konstytucyjnego, że nie wiem, przezwycięży się w końcu do przyzwyczajimy się, że ludzie się przyzwyczają do demolowania prawa w Polsce, że ludzie będą spokojnie przyglądać się, jak notabene pisowcy doprowadzają nasz kraj do prawdziwej ruiny. To mogę tu śmiało powiedzieć, że tutaj i pisowcy, i Duda no, grubo się mylą. Być może to do pisowców, nie wiem, jeszcze nie dociera, ale Polacy są wolnymi ludźmi i nie pozwolą ani na odebranie sobie tej wolności, ani na zaduszenie demokracji. Generalnie to wcześniej czy później ich nierządy się skończą i powinni porzucić złudzenie, że ludzie się zmęczą, znużą, że ciepły fotel, emigracja wewnętrzna. Fakt faktem, zmęczenie jest, bo powiem wam nawet po sobie, że czasami mam dość robienia o tej mafii filmików, bo już mi się czasami żygać chce od ich przekrętów, oszustw, machlojek i tak dalej. Ale powiedziałem, że nie, że dopóki będę mógł, będę miał siłę, będę robił. To jest taka moja maleńka cegiełka w walce właśnie z tą bandą i powiem wam, że dla mnie ogromnym sukcesem jest, że nawet jak przybywa mi jeden subskrybent, który ogląda moje filmy, do którego trafiają te filmiki, jest tą maleńką cegiełką, jak to się mówi, kropla drąży skałę. Wiem, że nie robię jakiejś wielkiej roboty, mój kanał nie jest jakimś ogromnym kanałem, ale jest. Ludzi przybywa, ludzie oglądają, ludzie zaczynają przejrzewać na oczy i to się liczy. Bo tak naprawdę Polacy wywalczyli sobie kiedyś wolność słowa, demokrację, równość, solidarność. I tak jak mówiłem, wywalczyliśmy to sobie kiedyś, mając dużo większego i silniejszego przeciwnika. Mówię o komunie. I dzisiaj też obronimy. Ja w to szczerze powiem wam, wierzę. Szczególnie dziś, gdy za przeciwników mamy niekompetentnych, można powiedzieć, amatorów. To są posłuszni karierowicze,
i można chyba by śmiało rzec rzesza zwyczajnych tumanów i zresztą już nie chcę się nad ten temat zbytnio rozwodzić, bo nie o to tu chodzi. To tyle, jeśli chodzi o Adriana, ale na koniec, specjalnie na koniec zostawiłem taki mały smaczek, smaczek bonusik, bo być może nie każdy o tym już usłyszał, a myślę, że warto o tym powiedzieć. A chodzi tutaj o tłumacza pani prezydentowej. Powiem wam, że no taki skandal to jedynie chyba tylko w PiS-ie może być. Generalnie chodzi, zaraz powiem o kogo, ale chodzi o to, że polskie służby, no PiS-owcy jak wiecie zmienili całe kadry służb i między innymi ochrony państwa. I te polskie służby pozwoliły, żeby oskarżony o szpiegostwo i tu uwaga, na rzecz Rosji, mężczyzna został tłumaczem żony prezydenta Agaty Dudy. A o całej sprawie kancelaria prezydenta dowiedziała się, uwaga, od wiadomości WP.pl, czyli z portalów internetowych. Tak działa mniej więcej, moi drodzy, nasze państwo kochane. I w szeregach właśnie pisowskich, jak się okazuje, był na całe szczęście szpieg rosyjski. Nie od Tuska, nie od tej zgniłej lewackiej opozycji, ale od tej praworządnej, prawdziwych Polaków. No a żeby było jeszcze ciekawiej, ten pan nazywa się Mateusz Piskorski. Jak wspomniałem, jest oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji. Był tłumaczem Agaty Dudy. Ale żeby było jeszcze ciekawiej, w przeszłości Piskorski współdziałał z Bartoszem Kownackim. A kim był Bartosz Kownacki? Ano był zastępcą pana Macierewicza w MON. Przypadek? Nie sądzę. Także no, na dzisiaj to tyle. Jak widzicie, no, PiS nie jest taki święty, na jakiego się lansuje. Szpiedzy są wśród nas, no, ale oczywiście to ten zły sort jest ten zły, a prawica jest wspaniała. No, nasz prezydent zawsze jest na straży konstytucji i dobroci obywateli. Co tu więcej gadać? Jak zawsze liczę na wasze komentarze, opinie, a ja wam już bardzo dziękuję i oczywiście zapraszam jutro na live'a. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, trzymajcie się, cześć. Witamy państwa bardzo serdecznie, Katarzyna Głyska-Hejka. Tomasz Sakiewicz. Andrzej Duda. Czy jest szansa, że paratuje pan Stanisława Żółtka szlugiem albo chociaż złotóweczką? Proszę państwa, oczywiście, że tak. O 25% zdrożał chleb i o 25% zdrożał cukier. Ale z kolei w ogromnym stopniu potaniał olej. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Jeżeli nie, to siedzę i uczę się języka. Nowe słówka. But I think
I think Zarzucamy sieć w kierunku głowy! Ogromnie się cieszymy razem z Agatą. Rzeczywiście wyremontowaną, piękną, pachnącą, świeżym drewnem. Sukcesów roku akademickiego 2017-2019. Przepraszam, 2018. Tą szkołę po to, żeby rozpocząć rok szkolny 2021-2022. Wziąć jedno dobro, wziąć drugie dobro. Moja babcia miała na imię Kunegunda, była ze Starego Sącza. O, nagymama mam neve Kunegunda volt, és Stary Sącsból származott. Nasza córka ma na imię Kinga, bo to jest polski odpowiednik właśnie imienia Kunegunda. A lányunknak a neve Kinga, mert ez megfelel, az lengyel megfelelője a Kunegunda névnek. Albo umiesz to, albo nie umiesz. Jak nie umiesz, znaczy się nie nadajesz. I lepiej wtedy, żebyś nie był prezydentem.